being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Siemano, jestem tutaj Popow w takim krótkim materiale. Czym bym jeździł, gdybym jeździł dłuższym materiałem? Porównamy sobie Forda F-150, czyli już klasyk pick-upów z Ameryki, i Rama 1500, też z Ameryki, ale Ram jest u nas mniej znany niż Ford F-150 w różnych wersjach. Jeśli ja miałbym wybierać jedną z tych dziesiątek amerykańskiej motoryzacji, wybrałbym na pewno Forda F-150 w wersji 4x4, w wersji z podwójnymi wzmocnionymi kołami pod teren. On się chyba tam nazywa Ranger, z tego co pamiętam. Więc wyglądowo podoba mi się bardziej Ram. Ram wygląda tak. F-150 wygląda tak. Każdemu podoba się coś innego. Do obu zmieściłbym wózek. Na pewno na pakę do tyłu. Więc o to tam bym się nie martwił. Nie wiem, jak jest z miejscami za pasażerem, ale za pasażerem, bo za kierowcą. Ale w obu tych samochodach tu chodzi o to, żeby to auto podjechało pod, nie wiem, do lasu, na jakąś wysepkę. To auto jest stworzone do jazdy po, nie po ulicy, a właśnie poza terenami ulicy. U nas w Polsce jest więcej Fordów F-150 w tych nowszych wersjach, jak i w tych starszych wersjach. Mi się bardziej podoba Ford, bo jest taki bardziej masywny, agresywny, a Ram jest taki łagodny. Od Rama bym wolał wybrać Dodge'a. Terenowego, nie pamiętam, jak się ten Dodge nazywa. Ale wolałbym wybrać Dodge'a niż właśnie Rama 1500. Ale jeśli wy wolicie Rama od Forda F-150 czy Dodge'a, dajcie znać. Powiedzcie też, w jakim kolorze byście chcieli jedno czy drugie auto. Ja na pewno Rama bym wziął, wywożę Dodge'a, F-150 bym wziął w jakimś niebieskim kolorze, ciemniejszym, bo ten kolor zawsze mi się podoba, zawsze mi się dobrze kojarzy, więc kto wie. I czekam na wasze opinie. No i wiadomo, że takie auto też można by sprowadzić z zagranicy bądź kupić w Polsce, bo salonów, w których sprzedają F-150 używane czy też nowe, jest w Polsce już kilka, więc czemu by nie? Więc czekam na wasze komentarze pod tym materiałem. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. See ya!